Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka z Turcji. Będzie zwyczajnie i niezwyczajnie, tak jak po naszemu. Przynajmniej nagra moje ostatnie chwile życia. Naprawdę, żegnam się z wami, kochani. Zobacz, jak to miejscu. No pięknie zrobiłeś to jak zwykle. Naprawdę dziękuję za chwilę. Ja nie mogę. Jak nie umrę na zawał serca, to po prostu cię ubiję któregoś dnia. Możemy zaparkować tutaj. Te wszystkie emocje. Ja już wiem, dlaczego horrorów nie oglądam. Już nie muszę. Kiedyś oglądałam, żeby mieć emocje, a teraz mam na co dzień. Dobrze. Okej, can we stop now? Tak, blisko, że my się rozwalimy. Nie no, tyle już wystarczy nam. Taka bliskość mi w zupełności wystarczy. Please, tak. Wiosny. Szukanie tych naszych miejscówek do spania dla mnie jest zawsze bardzo stresujące. To znaczy, może nie zawsze, bo czasem szybko znajdujemy, no i wtedy się nie martwię i nie stresuję, ale czasem szukamy bardzo długo i nie możemy nic odpowiedniego znaleźć i już potem jesteśmy zmęczeni i wiadomo, że zaraz będzie wieczór i ciemno i wtedy się trochę denerwuję. Ale faktycznie zawsze coś tam udaje się znaleźć, gdzieś tam się człowiek przytuli. Czasem szybciej, czasem później, czasem to miejsce jest trochę lepsze, a czasem trochę gorsze. Ale w znacznej większości wypadków mamy fantastyczne miejsca i no cóż mogę powiedzieć, jak ktoś nigdy nie próbował, to naprawdę myślę, że warto. Nadszedł czas spakować się i jechać dalej. I wtedy właśnie trafiliśmy na jedną z ciekawszych tras w Turcji, która okazała się nie lada przygodą. Postanowiliśmy zboczyć z głównej drogi i po drodze zobaczyć jakiś wodospad, czy jezioro, czy już nie pamiętam. Szybko to przestało mieć znaczenie. Nawigacja zupełnie oszalała, a my błądziliśmy po bezdrożach. Nie mieliśmy nic przeciwko, bo nigdzie nam się nie spieszy, a widoki były przednie. Jednakże po kilku godzinach jazdy i przy malejącym poziomie paliwa było coraz mniej zabawnie. Powiem tylko, że do stacji dojechaliśmy na oparach i teraz fajnie się wspomina, ale wtedy nie było nam do śmiechu.
Mieliśmy dużo szczęścia znaleźć to spokojne miejsce w szczycie sezonu. Po kilku dniach odpoczynku ruszyliśmy na zwiedzanie Alanji. To jeden z najbardziej popularnych kurortów na Rywierze Tureckiej. Alanya zachęca położeniem, otoczona imponującymi górami Taurus, ma jedne z najbardziej malowniczych zatok i kilka ciekawych zabytków. Pozwolono nam wejść do środka pod warunkiem, że Bela będzie na rączkach. No więc będziemy nosić na rączkach. Nie wiem, czy ona jest zadowolona z tego powodu. Zaraz, żeby nam nie zasnęła. Fajnie, nie? Chłodno w środku. Super. Gorąco! Warto jednak odwiedzić twierdzę Kalesi, a przynajmniej dostać się na szczyt góry Kale, skąd rozpościera się fenomenalna panorama miasta. Już sama droga jest bardzo widowiskowa. Można dostać tu się kolejką, wjechać samochodem lub wejść pieszo. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zostawcie komentarz, dajcie lajka i pokażcie swoim znajomym. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie zostać patronem, w opisie dowiecie się, jak to zrobić. Bardzo się zastanawiałam, czy przyjechać tutaj, czy nie, do tej Alanji, bo mam z tym miejscem bardzo bolesne wspomnienia. Znaczy w sumie jak tu byłam, to wtedy było ok, ale potem to, co się zdarzyło w konsekwencji, to właściwie całe moje życie. Na blogu możecie sobie poczytać, zapraszam. Ale właśnie to, co chciałam wam powiedzieć, to, że wiecie, trzeba walczyć ze złymi wspomnieniami, i złe wspomnienia zawsze wymieniać na dobre, pozytywne wspomnienia, żeby wypchać się z głowy. Im więcej w głowie będziemy mieli miłych myśli, tym będzie nam raźniej.